Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałabym porozmawiać z Państwem na temat DRM-u. Z reguły, jeżeli podejmuje się na ten temat jakąkolwiek dyskusję, chodzi o, tutaj na potrzeby tego wystąpienia zdefiniujemy DRM jako system zabezpieczeń, które służą temu, żeby dzieło nie było piracone, a czasami też służą temu, żeby nie było rozpowszechniane, żeby nie było kopiowane po prostu. Z reguły, jeżeli, tak jak mówiłam, dyskutuje się na temat DRM-u, to dyskutuje się, bardzo popularnym takim motywem jest dyskusja, jakie to problemy DRM sprawia samym użytkownikom, jakie przeszkody, na jakie przeszkody oni natrafiają ci, można powiedzieć, legalni użytkownicy, którzy kupują książki w legalnych źródłach na przykład. Natomiast ja chciałabym się przyjrzeć DRM-owi z perspektywy wydawców i z perspektywy twórców. I pretekstem do tego, będzie sytuacja, która miała miejsce na początku tego roku. W lutym w Stanach Zjednoczonych trzy małe fizyczne księgarnie sprzedające książki, jak i sprzedające e-booki, pozwały Amazon oraz tak zwaną Wielką Szóstkę. Wśród tych wydawców były takie wydawnictwa jak Macmillan Publishers, Penguin, Hachette, Simon & Schuster. One pozwały ich w sporze i oskarżyły ich o łamanie konkurencji. Te małe księgarnie domagały się tego, żeby po pierwsze Amazon i ci duzi wydawcy przestali podpisywać umowy na dystrybucję e-booków, które będą zabezpieczone w jakikolwiek sposób DRM-em. Ponadto małe księgarnie domagały się tego, żeby jeżeli już jakikolwiek DRM ma być stosowany, to żeby był stosowany otwarty bądź open source. Nie do końca wiadomo, o co im w tym momencie chodziło, bo DRM jako taki już sam jest rozwiązaniem zamkniętym. W kwietniu tego roku wydawcy chcieli oddalić ten pozew, twierdząc, że nie ma absolutnie żadnych podstaw do tego, żeby oskarżać ich o łamanie prawa antymonopolowego. Natomiast na dzień dzisiejszy sytuacja nie została jeszcze rozwiązana. Moglibyśmy podyskutować na temat tego, czy faktycznie copyright i symbolizujący go niejako DRM łamie prawo antymonopolowe. Natomiast, tak jak mówiłam wcześniej, to jest tylko i wyłącznie dyskusja, pretekst do dyskusji na temat tego, czy DRM służy interesom wydawców i twórców. W teorii powinno być tak, że DRM ma jakieś tam swoje teoretyczne uzasadnienie. Dlaczego? Dlatego, że rynek dóbr cyfrowych, my dzisiaj będziemy rozmawiać na temat rynku e-booków, jest rynkiem bardzo młodym. Z reguły mówi się o tym, że nadawanie takiego czasowego monopolu i chronienie interesów monopolisty, w tym wypadku twórcy bądź też wydawcy, za pośrednictwem właśnie DRM-u, ma jakieś swoje uzasadnienie. Ponieważ, tak jak mówię, ten rynek jest młody. No to przyjrzyjmy się rynkowi e-booków. To są dane za 2012 rok. Jak widzimy, jeżeli czymkolwiek można się tu pochwalić, to chyba najwięcej powodów do dumy mają Stany Zjednoczone. Tam udział e-booków w rynku książki wynosi 23%, w Wielkiej Brytanii jest to 10%, we Francji 3%, w Niemczech 2,4%, w Polsce jest to tylko i wyłącznie 1%. Zaznaczmy, że we wszystkich tych dużych krajach oprócz Polski DRM jest standardem. A teraz przyjrzyjmy się rynkowi w Polsce. Szacuje się, że ten rynek jest wart około 50 milionów złotych. Według tych samych szacunków niektórzy twierdzą, że ten rynek mógłby być dwa razy większy, gdyby nie piractwo. Ten rynek wynosi 1%, ale z drugiej strony należy pamiętać o tym, że w Polsce ceny e-booków są dosyć wysokie. Średnio to jest około 70% ceny okładkowej. Ponadto mamy wysoki VAT, wynosi on 23%. Z tych krajów, o których mówiłam wcześniej, tylko Francja ma niższy VAT. To znaczy ten VAT został zrównany w przypadku e-booków i w przypadku książek papierowych. W pozostałych krajach, nie będziemy tutaj mówić o USA, ale w pozostałych krajach europejskich VAT na e-booki nadal jest wyższy.
pomimo tej dosyć skomplikowanej sytuacji, pomimo tego, że tak naprawdę no, można powiedzieć, że sytuacja wcale nie jest sprzyjająca dla tego rynku, a większość wydawców, około 95%, zabezpiecza swoje e-booki nadal czymś, co jest DRM-em, czyli znakiem wodnym, ale faktycznie nie działa jako tego rodzaju zabezpieczenie. Ponadto w maju tego roku jedna z księgarni bardziej popularnych na tym rynku postanowiła, że wyłączy ze swojej oferty całkowicie wszystkie e-booki, które zostały zabezpieczone systemem Adobe DRM. Znaczy stwierdziła, że jest to dla niej zupełnie nieopłacalne, żeby utrzymywać w swoim portfolio coś, co w sytuacji, kiedy pozostali wydawcy rezygnują tak naprawdę z DRM-u. I można powiedzieć, że dlaczego w Polsce taki mały rynek, a decyduje się na takie radykalne ruchy? Tymczasem są też inne przykłady, które mogą dowodzić tego, że DRM można porzucić i można na tym zarabiać pieniądze. I tutaj kilka tych przykładów. Pierwszy z nich to jest Ben Books. Jest to mały, niezależny wydawca literatury science fiction z USA. Oni są obecni na rynku od kilkunastu lat bodajże. A ich model biznesowy jest dosyć specyficzny. Polega on na tym, że na jakieś 3 miesiące przed premierą książki fizycznej, papierowej, udostępniają oni e-booki i sprzedają je za dużo niższą cenę. Twierdzą, że odnoszą, zresztą mogą sobie twierdzić, ale są obecni w dalszym ciągu na rynku, co stanowi najlepszy dowód ich powodzenia rynkowego. Stwierdzą, że taki model dystrybucji umożliwił im wydawanie kosztownych książek w twardej oprawie. Drugim przykładem jest Tor Books. To jest mała spółka, która należy do Macmillan Publishers, czyli przypomnijmy jednej z firm oskarżonych o łamanie prawa antytrustowego. I Tor Books w maju 2012 roku również zrezygnował z zabezpieczeń typu DRM. W tym roku opublikowali takie oświadczenie, które miało być podsumowaniem tego kroku. Stwierdzili, że nadal utrzymują swoją decyzję, że są bardzo zadowoleni z tego. Wreszcie kolejny przykład to w lipcu tego roku wydawnictwo Springer opublikowało takie podsumowanie, które było skierowane głównie dla autorów, którzy publikują przez to wydawnictwo. I w tymże dokumencie przyznało, że tak naprawdę piractwo, któremu przecież DRM ma zapobiegać, w żaden sposób nie szkodzi ich wynikom sprzedaży. Dodali również, że tak naprawdę większość zgłoszeń o piractwie bądź naruszeniu praw autorskich, nie większość, tylko około 50% tych zgłoszeń, które do nich trafia, to są zgłoszenia, które można zakwalifikować jako spam. Wreszcie w dyskusji na temat DRM-u na rynku e-booków warto się też przyjrzeć innym rynkom, czyli rynkowi muzycznemu i gier wideo. Na rynku muzycznym mieliśmy kiedyś bardzo podobną sytuację. Rynek był zdominowany przez iTunes należący do firmy Apple. I tak naprawdę piosenki, pliki, które były udostępniane za pośrednictwem tego systemu, były również zaopatrzone w DRM. Sami wydawcy muzyczni bardzo szybko doszli do wniosku, że korzystanie tylko i wyłącznie z systemu Apple tak naprawdę szkodzi ich interesom, bo ogranicza kanał dystrybucji. I wreszcie przykład rynku gier wideo, gdzie DRM nadal jest obecny, natomiast to jest taki troszeczkę chłopiec do bicia, bo za każdym razem, kiedy się okazuje, że jednak jakaś gra została zabezpieczona, DRM-em podnosi się bardzo duży szum. Z drugiej strony są bardzo pozytywne przykłady deweloperów, którzy udostępniają gry bez DRM-u, na przykład polska firma CD Projekt Red. I na końcu chciałabym tylko krótko wyjaśnić, dlaczego na początku mojej prezentacji pojawiło się takie sympatyczne zwierzątko, czyli dziobak. Ucząc się języka czeskiego, natrafiłam na taką bajkę Milosza Macourka, która opowiada o genezie, o tym, jak to się stało, że dziobak był dziobakiem. Dziobak był normalnym ssakiem, zwierzątkiem, które miało normalny pyszczek.
Natomiast pomimo tego, że było takie sympatyczne i było do końca uczciwe, pewnego dnia postanowiło ukraść arbuz ze sklepu, nie płacąc za niego. Uciekając przed sprzedawcą, który żądał od dziobaka zapłaty, dziobak postanowił się zamienić na dziób z kaczką. Jednak ta zamiana nie do końca okazała się dla niego fortunna. Otóż okazało się, że dziób owszem jest, pozwolił mu uniknąć kary, ale przez to nie może też zjeść arbuza. I wydaje się, że wydawcy, którzy próbują chronić swoje interesy właśnie instalując DRM na przykład w e-bookach, o których dzisiaj rozmawialiśmy, zachowują się podobnie do takiego dziobaka. Bardzo dziękuję za wystąpienie. Dziękuję bardzo.